prostu miłość, odcinek 25. Występują. Scenariusz. Reżyseria. Bardzo mi schlebia pana zaproszenie. Oczywiście chętnie pójdę na tę kolację. Jaki dzień pani pasuje? Może w ten weekend? Chociaż nie, w ten weekend nie mogę. Mam już coś zaplanowane. Ale może w następny? Dobrze, a więc w przyszłym tygodniu. Co będzie w przyszłym tygodniu? Jeśli można wiedzieć. Jeśli to nie sekret między szefem i pracownicą. Rozmawiałem z Margaritą tylko tyle. Gdybym nie znał mojego brata, pomyślałbym, że ma jakąś tajemnicę. Nie ma żadnej. Źle by pan pomyślał. Pana brat zaprosił mnie na kolację, a ja się zgodziłam. Oszalałeś? Zaprosiłeś nianię? To źle? Ona jest opiekunką twoich dzieci. Jak dobrze pamiętam, sam mi kazałeś ją zaprosić. Mówiłem ci, że mi się podoba. Nie, czekaj. Powiedziałem tak, bo w tamtym momencie ja... Coś ci jest, Ignacio? Mnie nic, to ty oszalałeś. Kto wpada na pomysł, żeby zapraszać nianię na kolację? Ty. To twój pomysł. Ja tylko posłuchałem dobrej rady. Ta moja wstrętna mania radzenia innym. Jeśli zabiorę wszystko, wiedźma się zorientuje. Lepiej wezmę tylko zdjęcia. Ta wiedźma potrafi być niebezpieczna. Kto by pomyślał? Jestem spostrzegawcza, ale nigdy bym nie pomyślała, że pani jest damą do towarzystwa. Pracuję dla agencji. A więc mój zięć jest klientem, tak. Bardzo dobrym z tego, co mówiono w agencji. Prawie co tydzień bierze dziewczynę. W hotelu przebierają za pielęgniarkę i daje jej jakieś papiery. Za pielęgniarkę? Tak. Ale spokojnie. Nic mu nie jest. W seksie nie ma żadnych pisanych reguł. Nie, ale... Moja córka była pielęgniarką. Ta, która była żoną Franciska. Pobre Francisco. Widać, nie zapomniał o niej. Ciekawy sposób, jak na wspominanie zmarłej żony. Co pani do tego? Proszę siedzieć cicho i o wszystkim zapomnieć. Po to pani zapłaciłam. Zapomni pani na zawsze. Na zdrowie. Naprawdę próbowałem, ale nie mogę się zdecydować na żadną z dwóch. Co w tym złego, że kocham obie? Chyba to, że żadna nie jest szczęśliwa. Żeby pan zobaczył, że jestem uczciwy, zerwałem już z moją dziewczyną. Dziewczyną? Tak, z Juanitą. Tą na niedzielę. Nie chcę być niewierny moim dwóm stałym kobietom. Juan...
Możesz mi odpowiedzieć, ale tak z ręką na sercu? Przysięgam mówić całą prawdę i tylko prawdę. Z tą dziewczyną, Weroniką. Jesteś w poniedziałki, środy i piątki, tak? Tak. A z drugą? Z Chelito? We wtorki, czwartki i soboty. Tak było. Ale teraz jakoby chcą wyjść za mąż. Nie mieszkam już z żadną z nich. Rozumiem. I mam pytanie. Tylko odpowiedz mi szczerze. Z którą z nich jesteś tak naprawdę szczęśliwy? Z Weroniką. Czyli to ona. I z Chelito. Powiedziałeś, że z Weroniką, a teraz mówisz Chelito. Nie dał mi pan dokończyć. Co za brak szacunku. Chciałem powiedzieć, że z Weroniką i z Chelito. Musi pan dobrze słuchać, panie Pedro. Bądźmy dorośli. Rozmawiajmy jak porządni ludzie. Proszę, musisz mnie wysłuchać. Słucham. Nie możesz iść na kolację z moim bratem. Mówił pan do mnie? Tak, że bardzo dobrze wykonujesz swoją pracę. Moje siostrzenice są bardzo zadowolone. Dziękuję. Ale może powinien to pan powiedzieć bratu, żeby podniósł mi pensję. Żartuję. Adelo? Wyglądasz pięknie w tej fryzurze. Sí, te ves divina. Buenos días. Dzień dobry, Dawidzie. Dzień dobry. Nie możesz umawiać się z moim bratem. Już pan to mówił. Tak, ale mnie nie słuchasz. Słucham pana bardzo dobrze. I co zrobisz? Pytałem, co zrobisz i nie odpowiedziałaś. To prawda. Co? Że lubi się pan naprzykrzać. Jeśli ma pan jakieś zastrzeżenia co do mojej pracy, proszę powiedzieć. Ale życie prywatne to jedynie moja sprawa. Nie rozumiesz. Tu chodzi o mojego brata. Tak, o niego i o mnie. Nie o pana. A ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Dziewczynki? Dulce, Daniela. Gdzie się schowałyście? Jak będę duży, zostanę piłkarzem i lekarzem. Też będę lekarzem. Kobieta jest lekarką, nie lekarzem, głupia. Nie nazywaj mnie głupią. Jesteś bardzo głupia. Nie mów tak do Dulce. Głupia Dulce. A ty jesteś brzydką wiedźmą. A ty biedakiem. Jesteś strasznie brzydka i nie masz przyjaciół. Mam. Kłamiesz, nie masz. Widzisz, Dulce ma. I ja też mam. A ty ani jednego. Nie jesteś już moją siostrą. Nie jesteś głupia, ani brzydka. Jesteś bardzo ładna. I jesteś moją przyjaciółką. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ta też ma sześć. Każda ma sześć na kłódź. Co z tego? Ta wiedźma to zrobiła. Wiem coś o tym. Sześć na kłódź na każdym. Sześć, sześć, sześć. I co? Jak to co? Numer szatana. Ta kobieta uprawia czarną magię na mojej przyjaciółce. Trzeba jej o tym powiedzieć. Nie, bardzo by się tym przejęła. Gdyby mnie zrobiono coś takiego, wolałbym wiedzieć. Zadzwonię do pani Florentiny. Kto to? Na czarną magię najlepsza będzie biała magia. Pani Florentina pomoże mojej przyjaciółce. Bardzo się o nią boję.
I mama czasem mi mówi, że są miejsca, gdzie je się mrówki. Ohyda. Nie, dobrze mi. Chcesz jeść mrówki? Nie, to obrzydliwe. Zapraszam cię do kuchni. Dulce, a Alfredo? Zostawiłeś go tutaj. Ale go nie ma. Ukradli go. Był w klatce. Moja siostra. Co z nią? Zawsze chowa moje rzeczy, żebym płakała. Uratuję go dla ciebie. Serio? Tak. Tak jak ty uratowałeś Corinę. To prawda. Więc ja uratuję Alfreda. Naprawdę? Tak. Do zobaczenia jutro, dziewczynki. Do jutra, Danielo. Do jutra, Dulce. Do zobaczenia, Margarita. Pa, kochanie. Bądź grzeczna. Tak. Służący mnie daje się buziaków. Powiem babci. A Alfredo? Kto to Alfredo? Zwierzątko Frijolita. To była ta świnka morska. Tak, gdzie jest? Umarł. Zabrałaś zdjęcia, idiotko. Ale nie szkodzi. Bo i tak nic już nie zrobisz mojemu Francisco. Jest mój. Tylko mój. Musimy porozmawiać. Nie możesz iść na kolację z moim bratem. Pożyczę ci telefon, zadzwoń. Nie będę dzwonić, skoro jest w środku. Poza tym, dlaczego nie mogę z nim iść? Bo co, nie zasługuję na to? Pracuję tu, więc jestem kobietą drugiej klasy. Gorszej kategorii. Nie. Więc o co chodzi? Bo... Czekam na odpowiedź. Denerwuję się. Coś panu powiem. Pana brat jest wolnym człowiekiem, bez żony czy narzeczonej. Zaprosił mnie. Ja też jestem wolna. Nie mam ani męża, ani chłopaka i się zgodziłam. Co w tym złego? Chciałaś po prostu zostać zaproszona. Co w tym złego? Bo jeśli tak, to ja cię zapraszam. Co? Tak, zapraszam cię. Ze swoją narzeczoną, tak? Zapomnij o niej. Jak łatwo przychodzi mężczyznom zapominać o dziewczynach i żonach. Jak będę chciał lekcji moralności, pójdę do kościoła. Dziś wieczorem zapraszam cię na kolację. Dzisiaj? Tak. Ale musisz obiecać, że nie zostawisz mnie samego jak za ostatnim razem. Dziś wieczorem? Tak. Zgoda. Naprawdę? Obiecujesz, że nie zostawisz mnie samego? Przyrzekam. Tylko proszę powiedzieć, gdzie i o której. Nie martw się. Niedługo się znajdzie. To był mój przyjaciel. Przyjaciół się nie kradnie. Nie mów tak. Nikt go nie ukradł. Zabrała go ta wiedźma. Obiecuję, że pomogę ci go znaleźć. Tylko się uspokój i już nie płacz.
Nie płaczę. Płaczesz. Jestem mężczyzną. Jesteś dzieckiem. Dzieckiem, ale mężczyzną. A mężczyźni nie płaczą. Kto ci nagadał takich głupstw? Ojciec Tonia zawsze mu tak mówi. Jego ojciec jest głupi. Ale nie mów mu tego. Frijolito. Znalazłaś. A Alfredo? Umarł. Pomyślałam, że skoro nie ma Carmen, już kogoś szukają na jej miejsce. To była bardzo dobra służąca. Tak. Bardzo pracowita. I bardzo piękna. Do czego zmierzasz, Lucrecio? Jak już mówiłam, kiedy zaczną się lekcje, dzieci będą spędzać dużo czasu w szkole. I? Niańka nie będzie miała zajęcia. Mogłaby być służącą, której szukamy. Szkoła zacznie się za jakiś czas. Lepiej znajdźmy kogoś zamiast służącej, która odeszła. Którą ty zwolniłeś. Prawda? Tak. Zwolniłem. To wszystko? Adela, nie rozumiem. Dopiero co tam byłam, a ty dzwonisz, żebym o siebie dbała. Margarita, proszę, obiecaj, że będziesz uważać. Ale na co? Na wszystko. Ktoś chce cię skrzywdzić. Nie strasz mnie. Chcę tylko, żebyś na siebie uważała. Dobrze. Ale czekaj, chcę cię o coś prosić. Musisz napisać notkę. Tak, notkę. Podyktuję ci. No już. A potem powiem ci, gdzie ją zostawisz. Chwileczkę. Mam już kartkę i długopis. Co napisać? Po co wam opiekunka, skoro i tak ja uczę je gry na fortepianie? Mówiliście niani, że to jeden z jej obowiązków? Bronisz jej? Zadałem tylko pytanie. Tak. Ramirito. Martwię się o ciebie, dlatego zadzwoniłem. To dorosły mężczyzna, a mówią na niego Ramirito, straszne. Interesuje mnie tylko to, że zostawiłem ci wiadomość, bo potrzebuję mieć wolny wieczór. Powiem mojej narzeczonej, że idę z tobą na kolację, więc nie dzwoń do mnie. To był Ramirito. Nie sądzisz, że jest już za duży, żeby nazywać go Ramirito? Tak się przyjęło. Biedak jest bardzo smutny. Pójdę z nim na kolację, żeby podnieść go na duchu. Z nim? Jest przygnębiony. Ja też. Obiecuję iść z tobą na kolację jutro. Danielita, jeszcze 10 minut. Ćwicz, bo nigdy nie będziesz mieć szybkich palców. Stary numer z telefonem. Co? Przyjaciel, który dzwoni, żeby iść na kolację. Twój ojciec tak robił, jak umawiał się z kochankami. Marne bajeczki. Puros cuentos. Przepraszam, przyniosłam. Nie obchodzi mnie co. Idź stąd. Przepraszam.
Przyszłam ci powiedzieć, nic nie mów. I zabraniam ci krytykować mojego narzeczonego. Czy to nie za dużo pracować cały dzień i jeszcze śpiewać w nocy? Uwielbiam śpiewać i dostaję napiwki, a wiesz, że przyda nam się każdy pieniądz. Zapomniałam o czymś ważnym. Był tu Gregorio. Czego chciał? No wiesz, chyba wolę nie wiedzieć. Nalega. Chce się z tobą ożenić. Mamo, nie martw się, zapomnij o tym. Porozmawiam z nim. Jeszcze jedno. Jak byłaś w kąpieli, przyszedł Frijolito, bardzo smutny. Co się stało? Świnka morska zdechła. Mówi, że ją zabili. To niemożliwe. Cześć. Mama była w kąpieli, jak przyszedłeś. Babcia powiedziała mi o śwince. Mała wiedźma ją zabiła. Jaka wiedźma? Siostra Dulce. To niemożliwe. Ona ją zabiła. Mamo, nie idź tam już więcej. Nie chcę, żebyś tam szła. Adelante. Proszę. A, eres tu. To ty. Rozczarowałeś się, że to ja. Mogę sobie iść. Nie, no co ty. Co się stało? Bo skoro przyszedłeś do mnie, to znaczy, że czegoś potrzebujesz. Nie, nie potrzebuję. Tylko martwię się o Anunciacion. Niedobrze z nią. Nie chciałbym, żeby zrobiła sobie coś, nie wiem, coś strasznego. To znaczy co? Żeby przestała być zakonnicą? Nie powtarzaj tego. Dobrze, spokojnie. Porozmawiam z nią. Wszystko się ułoży. Zobaczysz. Gregorio? Nie chcę, żebyś chodził do mojego domu rozmawiać z moją mamą. Dobrze, no więc porozmawiajmy. Zrozum, nie chcę z tobą być. Ale ja tak, a ja nie. Daj mi szansę. Mogę cię zaskoczyć. Jestem dobrym kochankiem. Dużo kobiet tak mówi. Nie szukam kochanka. Chcę być twoim mężem. Męża też nie szukam. A szwagra? Co? Jeśli mnie odrzucisz, uwiodę Rositę. Mówiłam ci. Mówisz dużo rzeczy, ale posłuchaj. Jeśli nie mogę mieć ciebie, zdobędę twoją siostrę. Lubię takie młode dziewczyny. I jestem pewien, że ja też jej się podobam. Margarita? Coś się dzieje? No. Nie. Ale stanie się. Seguro? Na pewno się stanie. Szczur! Ratunku! Dawidzie, Adelo! Alfredo! Nie umarł! Pamiętasz mnie? To ja, Dulce! Cześć. Mam tego dość.
Co ci jest, Gregorio? Czemu krzyczysz? Co to? Na pewno nie list miłosny. Niedługo wyznaczą koniec tej nory. Myślę, że da się coś jeszcze zrobić. Mam jeszcze dużo nadziei. Tak? Poszukaj sobie lepiej nowej pracy. Bo ja mam sklepy z narzędziami, ale ty nie. A jeśli nie będziesz zarabiał, każę ci się wynieść z domu. Nie chcę tam leni. Pewnie jest razem z Kostką. Ale Kostka nie wie, że Alfredo był moim przyjacielem. Pani Ewangelina, skończył się płyn. Nie ma może jeszcze jednej butelki? Zobacz pod zlewem. Tam jest ten, który kupiłam wczoraj. Ale zostaw, później pozmywam. Nie, ja to zrobię. Babciu, nie lubię tej wiedźmy. Dulce przez nią płacze. Nic jej nie zrobiłem, ale teraz chciałbym ją zbić. Tak nie można, Frijolito. Ale zabiła mi Alfreda. Tak, ale jeśli ona źle postępuje, to jej sprawa. Ty tak nie rób. Zemsta nie jest dobra. Frijolito, ktoś przyszedł? To ja. Ale nie jest sama. Aha! Alfredo! Dulce go znalazła i poprosiła, żebym ci zaniosła. Alfredo i Dulce to moi przyjaciele. Widzisz? Dulce to nasza najlepsza przyjaciółka. I jaka ładna, prawda? Gregorio? Myślałam o naszej rozmowie. Czy raczej o tym, co ty mi powiedziałeś. I? Musimy porozmawiać, ale nie tutaj. Chcesz, żebyśmy się spotkali gdzie indziej? Tak, jeśli chcesz. Oczywiście. Długo czekałem na tę chwilę. Jasne, że chcę, żebyśmy się spotkali sam na sam. Chantal? Cześć, kochanie. Uwielbiam romantyczne kolacje. Jesteś najbardziej romantycznym facetem, jakiego znam. Zaraz podam tortillę. Synku, jemy śniadanie. Klatka nie może stać na stole. To Alfredo. Tak, ale to stół, przy którym jedzą ludzie. To mój przyjaciel. Proszę, ściągnij go ze stołu. Dobrze. Widzisz? Tu też cię nie chcą. Nie mów tak. Proszę, tortillę. Margarita, mówiłaś o tej dziewczynie, którą zwolnili. Wiesz czemu? Nikt nie wie. Zwolnili ją i już.
Kogo? Służącą z tego domu, gdzie pracuje Margarita. Szkoda. I szukają kogoś nowego? Tak. Ja chcę tam iść. Nawet o tym nie myślę. Zabraniam ci, jasne? Nie możesz mi niczego zabronić. Chcę pracować. Najpierw będziesz się uczyć. Na co się gapisz? Moja mama jest dobra. Twoja mama jest bardzo uparta. Nie pozwala mi pracować. Mnie też nie i bardzo mnie kocha. Bo jesteś jeszcze dzieckiem i na dodatek jej synem. A ty? Co ja? Też jesteś dzieckiem? Nie, jestem już kobietą. Mam 15 lat. Mama mówi, że jesteś mała i musisz się uczyć. Idź się pobawić. Mama nie pozwala mi pracować i bardzo mnie kocha. Oto śniadanie dla najlepszego narzeczonego na świecie. Dobrze spałeś, kochanie? Tak. A teraz tościk z wyśmienitym dżemem z pomarańczy. Kochanie, wczorajsza kolacja była cudowna. Uwielbiam niespodzianki, a ta była wyjątkowa. Cieszę się. Wiesz co? Nie będę jadł śniadania. Chcę iść pobiegać. A to, co ci przygotowałem, schowaj na potem. Chyba nie chcesz mieć grubego chłopaka. Rosita, możesz otworzyć? Czyszczę piekarnik. Otworzę, bo już wychodzę. Jak leci, panie Pedro? Cześć, Rosita. Dzień dobry. Proszę. Ewangelino, to pan Pedro. Ja już idę. Przepraszam, że tak wyglądam, ale czyściłem piekarnik. Co panu jest? Źle się pan czuje? Bardzo. Proszę usiąść. Co się dzieje? Zaraz zrobię panu herbatki. Wczoraj piłem. Nie mogłem się powstrzymać. Nie mogłem. Albo raczej nie chciałem. Spokojnie. Proszę mi spojrzeć w oczy i posłuchać. Nigdy więcej nie powie mi pan, że jest tchórzem. Bo pan nie jest. Usted no es ningún cobarde. Byłem. Wczoraj tak. Zacząłem pić i nie mogłem przestać. Ale nie pił pan już ponad 200 dni. Trzeba na to dużo odwagi. Pedro, para eso se necesita mucha valentía. Cały ten czas przepadł, Ewangelino. Nie, co to, to nie. Przydał się. Ale teraz zaczniemy od początku. Dziś jest pierwszy dzień. Pomogę panu, jeśli coś mi pan obieca. Co? Będzie pan często chciał się znów napić. I wtedy
¿Me va a prometer? Proszę mi obiecać, zadzwoni pan do mnie. A llamar. A ja panu pomogę. Yo voy a correr a ayudarlo. Sí. Jeśli sam pan nie może, no puede solo, poradzimy sobie razem. Lo vamos a hacer juntos. Pero... Ale musi pan dzwonić. Que me va a llamar. Uradowała cię ta wczorajsza gierka? Albo mam amnezję, albo wczoraj w nic nie grałam. Jak to nie? Ta kolacja? Jeśli chce pan ze mną porozmawiać, proszę stać spokojnie, bo mnie to denerwuje. Nie wiem, jak to zrobiłaś, ale to wcale nie było zabawne. Dlaczego? Może dlatego, że nie ma pan poczucia humoru? Nie, pytam, dlaczego to zrobiłaś? Obiecałam, że nie zostawię pana samego, tak? I spełniłam obietnicę. Nie możesz iść z Franciskiem. Czemu? Bo... Jak będzie pan znał odpowiedź, proszę przysłać mi ją pocztą. Przepraszam. Przyszedłem cię zobaczyć, bo zaczynam się martwić. Nie sądzę, by twój brat chciał ci sprawić przykrość. Na pewno pomyślał, że stawiając temu czoło, umocnisz się w swojej decyzji. Muszę wrócić do zakonu, ojcze. Muszę to zrobić. Nie, dziecko. Nie powinnaś wracać, bo musisz. Wróć dlatego, że chcesz. Jestem zakonnicą. Wiem, dziecko. Jeśli to twoja droga, wróć do zakonu z radością. Chyba powinnaś porozmawiać z bratem. Bo chcesz, prawda? Tak. Nie powinnam tak mówić, ale Nachito zawsze był moim ulubieńcem. Mama pozwalała mi zmieniać mu pieluchy. Rozumiem więc, co do niego czujesz. Kładłam go obok lalki i zmieniałam pieluchy im obojgu. Porozmawiaj z nim. Wytłumacz mu, co czujesz. Powiedz mu też o swojej decyzji powrotu do zakonu. Ale proszę, nie zwlekaj z tym. Miło jest spędzić dzień na wsi. Możemy sobie takie urządzić w tylnej części ogrodu. Nigdy nie byłam na wsi, bo to obrzydliwe. Dlaczego zawsze starasz się być niedobra? Bo moja siostra jest głupia. Ty też. Nie jestem. Oczywiście, że nie. Nie udaje ci się być złą. A wiesz czemu? Bo jednak masz dobre serce. Nie mam dobrego serca. Masz. Tylko dobrze je ukrywasz. Nie próbuj już być zła. Nie wyjdzie ci. Jesteś dobra, tylko nie chcesz, żeby inni o tym wiedzieli. Tylko ktoś z dobrym sercem płacze. Jeśli chcesz, to mogę cię przytulić. Dulce też chce. Czemu płaczesz? Co się dzieje? Bo ona jest niedobra. I to przez nią. Ignacio, naprawdę mam już dość tego prześladowania. Nie prześladuję cię. Jak to nie? Nie mam zamiaru żenić się z tą nianią. Zaprosiłem ją tylko na kolację. To wszystko. Właśnie o to mi chodzi.
Najpierw jedna kolacja, potem następne i kolejne. Nawet nie zauważysz, wszystko się zmieni i już. Co już? No już. Francisco, to niania. Ty nie potrzebujesz niani. Masz rację. Już od dawna sam zmieniam sobie pieluchy. Bardzo ciekawe. Starszy brat oszukuje młodszego. Tak nie może być. Witam. Przyszłam do doktora Reyesa. Może mu to pani powiedzieć? Doktora Reyesa nie ma. Ale ja jestem. Pani Lucrecia zaraz panią przyjmie. Proszę tu poczekać. Dziękuję. Co ty tu robisz? Pani przyszła w sprawie pracy jako służąca. Dawidzie, zostaw nas na chwilę same. Tylko bez kazań. Jeśli będziesz mi uniemożliwiać tę pracę, zacznę mówić. To znaczy? Powiem, że masz syna. Tu nie chcą opiekunki z dzieckiem, prawda? Nie zrobiłabyś tego. Zrobiłabym. Albo pracujemy obie, albo obie na ulicy. Wyobraźmy to sobie. Jesteś z nią w restauracji i nagle przychodzi jakiś twój znajomy. Co sobie pomyśli? Nic. Pomyśli, że jem kolację z piękną kobietą. Bo jest piękna, prawda? Od kiedy to masz tyle uprzedzeń? Co z moim liberalnym bratem? Nie chcesz tego zrozumieć. To twoja pracownica. Nie możesz się z nią umawiać, to nie wypada. Wiesz co? Masz rację. Zaraz to rozwiążemy. Margarita? Margarita? Margarita! Można wiedzieć, co chcesz zrobić? Zobaczysz. Margarita! Tato? Tato? Chcę, żebyś się zwolnił nianie. Co? Chcę, żebyś ją zwolnił. Wołał mnie pan? Tak. Wygląda na to, że moja córka za panią nie przepada. Słucham? Ale to nie Daniela mnie przekonała. Tylko mój brat Ignacio. Przekonał do czego? Ignacio nie chce pani w tym domu. I przekonał mnie, żebym panią zwolnił. A więc już tu pani nie pracuje. Wersja polska na zlecenie telewizji Puls, Sam Studio Polska, tekst Eliza Płocieniak, czytał Daniel Załuski.